zbliża się jeden z oddziałów wycofujących się na plac Krasiński, gdzie było ostatnie miejsce kontrolowane przez powstańców, aby mogli wydostać się z piekła Karolina. Właśnie widzimy podążające oddział powstańców, idą tak zwane ubezpieczenie. Nie wiedzą, co może ich spotkać za chwilę. Pamiętajmy, że stare miasto umierało. Kanał stał się jedynym miejscem, z którego można było się wydostać. Z tego piekła. Z piekła, które było na ziemi. Właśnie widzimy zbliżających się powstańców. Dobiegają do pierwszej geologicznie tego punktu oporu małej barykady. Powstańcy rozmawiają z obsadą. Pytają się, jaka sytuacja, czy byli tu Niemcy. Mówią z nimi także cywile. Żandarmeria obstawiła wejście do kanału. Można je było poznać po czerwonych opaszkach. Opaszkach, które symbolizowały właśnie żandarmerię. Grupa cywilna zbliża się. Wtedy nadchodzi ostrzał antyloński. Pociski zbliżają się coraz bliżej. To może być straszne. Straszne do tego miejsca. Ci ludzie przeszli tyle kilometrów i nagle ostrzał antyloński może ich wszystkich zabić. Słyszymy ich coraz bliżej. Coraz bliżej przesuwającą się kanonadę. Jednak jeszcze ten ogień nie jest celny. Jeszcze tutaj pociski nie wybuchają. Aczkolwiek to może nastąpić za chwilę. Dlatego dowódca wydaje rozkazy, aby wszyscy byli skuleni. Zdaję sobie sprawę, że jeden pocisk, który trafi gdzieś blisko, łatwo mógł zabić dziesiątki. Rozpoczynała się kanonada na Stare Miasto. Na szczęście jeszcze jest 5 ulic dalej, jednak może tutaj dotrzeć. Ogień jest przesuwany sukcesywnie, z kamienicy na kamienicę, ze skrzyżowania na skrzyżowanie. Ogień nadal jest przesuwany. Dobrze! Wybuchają pociski wokół powstańców. Powstańcy rozpieszają się. Wszyscy na ziemię, krzyczy dowódca. Uważajcie na obłoki! Uważajcie na obłoki na ziemię! Kładźcie się, chowajcie się! Powstańcy zalegli. Nie wiedzą, czy w tym momencie mogą to przeżyć. Po zakończonej kanonadzie powstańcy oraz cywile wyruszają za barykadę, aby dostać się do kanału na placu Krasińskich. Nagle wjeżdża Opel, który zabłądził, tak naprawdę. Powstańcy otwierają ogień, by unicestwić ciężarówkę. Cywile uciekają! Cywile uciekają! Niemcy są zdezorientowani, prawdopodobnie nie uciekają, że będą powstańcy. Zobaczyli, że to będzie wojska. Ciężarówka została rozbita. Niemiecka obsada ucieka. Powstańcy oraz sanitariusze zależą ciężko rannych do szpitala. Cywile także chcą wejść. Nie ma miejsca w szpitalu. Uciekali się do kanału, krzyczy dowódca. Dowódca krzyczy, uciekali się do kanału. Thank you.
Natomiast należy pamiętać, że ciężko ranni mają szpitala. Uciekają następni powstańcy. Niemcy są coraz bliżej. W momencie, kiedy powstańcy obsadzają barykadę, to wójta podejmuje decyzję o tym, aby jeden oddział przesunąć w tył, żeby stanął było odwrót. Puśćcie nas do kanału! Nie da! 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 Kapitan szkół i wodzowozy natarcie nie wspólny na swoje żołnierze.
jednocześnie oznajmia, wykonałem się pełnej roboty. Te polskie świnie nie będą nam przeszkadzały w zniszczeniu miasta, bo tak kazał Führer. Przykłady zaznaczają się żołnierzy niemieckich. Nie było pytania. Osoby, które to przeżyły, mogą o tym opowiadać. Nie wiem, czemu się do tego odnoważymy. Pewnie powstanie, że się próbuje walczyć, ale chyba jednak ta walka nie potrwa zbyt długo. Nie wiem, w zasadzie się z nim bawią, traktując go jako kawałka. Ale tak naprawdę on już wie, że to są jego ostatnie chwile. Idziemy właśnie jeszcze moment. Stowarzyszenie Historyczne AA7. Stowarzyszenie Historyczne Kremlu Wielu.